na Hawajach. Mędrcy wiele set lat temu stworzyli pewną kulturę, pewną wiarę zwaną Huna. I oni między innymi zauważyli, że ten świat jest inny niż nam się wydaje. I oni odkryli niezwykłą prawdę, która jest dla mnie kluczowa. Była przez wiele lat kluczowa. Oni odkryli taką prawdę, która brzmi: skuteczność jest miarą prawdy. Czyli prawdą jest to nie co ja uważam za prawdę, tylko to co jest skuteczne. Kochani, przez wiele lat uważałem, że to jest najmądrzejsze zdanie, jakie można powiedzieć. Natomiast stwierdzam i stempluję to swoim autorytetem, że istnieje jeszcze większa prawda. I ta prawda brzmi: szczęście jest miarą moralności. To, jaki jesteś szczęśliwy, jest wyznacznikiem tego, jaka jest ta twoja moralność. Bo jeżeli twoja moralność powoduje, że potrafisz być szczęśliwy, to to jest najlepsza moralność na świecie. Jeżeli natomiast twoja moralność odbiera ci możliwość przeżywania szczęścia, to ona jest zupełnie, ta moralność, niemoralna. I tu kieruję swoje słowa przede wszystkim do moich ukochanych, drogich pochwiczanek. Jeżeli twój światopogląd, twoje spojrzenie na życie, twoje spojrzenie na seks powoduje, że twoje szczęście maleje, twoje poczucie szczęścia, twoje poczucie radości staje się mało osiągalne, to znaczy, że twoje podejście do seksu nie jest dobre i warto je zmienić. Podobnie z moralnością. Jeżeli twoja moralność nie daje ci szczęścia, to też ją zmienić.